Cześć, witam Was serdecznie w moim kolejnym filmiku. Filmiku z cyklu Książka czy film, w którym porównuję książki oraz ich ekranizację. Dziś znowu wracam z Igrzyskami Śmierci. Wszystko ze sprawą jedynego w swoim rodzaju genialnego, fenomenalnego kosogłosa, którego po prostu kocham, uwielbiam. Który, jak doskonale wiecie, raz jeszcze to powtarzamy, nie słyszę Was, rozpiernicza system. Zanim jednak przejdę do opisywania moich wrażeń z tego filmu, chciałabym Wam kogoś przedstawić. I tym kimś jest Boniek. Miś, który mam nadzieję nie przyćmi mojej skromnej osoby. Boniek będzie pojawiał się w filmikach, które zrealizuję we współpracy z księgarnią internetową Bonito, którą doskonale znacie i kochacie, o czym zresztą często mi piszecie. Także dodam może to tylko, że Boniek cierpi na zespół nienasyconego czytelnictwa, w związku z czym on nie tylko uwielbia czytać książki, pochłania ich więcej ode mnie, naprawdę nie żartuję, ale on też uwielbia dzielić się swoją pasją i uwielbia rozdawać książki, o czym przekonacie się już dziś. Także to tyle tytułem wstępu. Boniek, usiądź sobie teraz tutaj wygodnie, spocznij, nie przeszkadzaj. Ja wracam do kosogłosa, którego po prostu uwielbiam. Kosogłosa, który druzgocze emocjonalnie, który rozpiernicza system i to totalnie, naprawdę rozpiernicza system. To świetne sformułowanie w odniesieniu do kosogłosa, zarówno pierwszej, jak i drugiej części tej książki. To po prostu coś niesamowitego. To też byłam zdumiona, widząc tak skrajne opinie na temat obrazu Francisa Lorenza. Były osoby, które twierdziły, że ten film był nudny poniżej wszelkiej krytyki, nic się tam nie działo, no bo rzeczywiście tej akcji w tej pierwszej połowie książki nie ma zbyt dużo. W każdym razie, no co tu dużo mówić, gusta i guściki. O tym podobno się nie dyskutuje. Ja oczywiście mówię o swoich gustach, więc jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza, no to szanuję Wasze zdanie. Świat byłby nudny, gdybyśmy robili, myśleli, mówili to samo. Właśnie taka różnorodność jest fajna. Jeżeli więc chodzi o moje zdanie na temat kosogłosa, uważam, że ten film, już nie posłużę się tym słynnym sformułowaniem, no dobra, rozpiernicza system. Uważam, że ten film jest naprawdę bardzo dobrą ekranizacją. Uważam, że z pierwszej połowy książki, która, nie ukrywajmy tego, ale chwilami była taka troszeczkę nudnawa, stworzono coś hipnotyzującego, porywającego, coś klimatycznego, coś od czego absolutnie nie byłam w stanie oderwać wzroku, choćby na sekundę. I tutaj czuję, że mogę popełnić jakieś faux pas, mówiąc o tym, że ta książka jest taka przynudnawa. Chodzi mi generalnie o to, że nie mamy tu takiej właściwej akcji, akcji typowej dla Igrzysk Śmierci, czy w Pierścieniu Ognia. Otóż pierwsza połowa książki to taka cisza przed burzą. Mamy taki bardzo grobowy nastrój. Katniss nie może za bardzo się ogarnąć, jest rozbita emocjonalnie, nie potrafi tak wziąć się w garść i wcielić się w postać kosogłosa, albo nawet nie tyle wcielić się w tą postać, co generalnie stać się kosogłosem, co jest bardzo, ale to bardzo ważne dla rebeliantów. Także myślę, że to zostało bardzo dobrze oddane za sprawą gry aktorskiej Jennifer Lawrence, która bardzo fajnie pokazała to rozdarcie Katniss, to całe jej zagubienie w całej tej sytuacji, zrobiła to po prostu mistrzowsko. Także jestem przekonana, że Jennifer Lawrence, właściwie ona utwierdziła mnie w przekonaniu, że jest właściwą osobą na właściwym miejscu. Uważam, że osoby odpowiedzialne za casting świetnie skompletowały obsadę, o czym jeszcze powiem, naprawdę świetnie dobierając zwłaszcza główną bohaterkę, która jest najważniejsza w całej tej książce, która jest najważniejsza w filmach. No Jennifer Lawrence po raz kolejny potwierdziła swoją klasę, naprawdę ogromne pokłony, zrobiła to mistrzowsko i to jest kolejne słowo, którego mogę dzisiaj nadużywać, że coś było zrobione po prostu mistrzowsko. W każdym razie, wracając tak na chwilkę do książki, bo tutaj troszeczkę się zgubiłam i chyba odbiegłam od tematu. Otóż książka rzeczywiście, pierwsza połowa książki ma taki bardzo grobowy nastrój, cisza przed burzą, akcja skoncentrowana jest głównie na terenie zmilitaryzowanej, szarej, burej i ponurej trzynastki. Dopiero z czasem właściwie coś zaczyna się dziać, autorka bardzo powoli buduje napięcie, by rozpędzić się w drugiej połowie książki. Tam właśnie mamy taką właściwą akcję. Mamy dużo zwrotów akcji i końcówkę, która rozgocza emocjonalnie, czyli coś, czego prawdopodobnie oczekiwały osoby, które nie czytały książek, a wybrały się na film. Może właśnie dlatego są tak bardzo zawiedzione kosogłosą, że nie było tu akcji, że było takich więcej, nie wiem, relacji międzyludzkich, tego typu interakcji, że generalnie prawie nic się nie działo, bo tak rzeczywiście można odebrać kosogłosa. No moim zdaniem jednak, no działo się w tej książce dużo, naprawdę dużo, nawet nie dziejąc się, działo się, jeżeli rozumiecie, o co chodzi, bo tu wcale w pierwszej połowie książki ta akcja nie była najważniejsza. To właśnie napięcie, które tak narastało. To było coś po prostu wspaniałego i bardzo fajnie przedstawiono to w filmie. Mało tego, uważam, że z pierwszej połowy książki na potrzeby filmu wyciągnięto coś,
czego w książce mi zabrakło. Chodzi tu generalnie o emocje. Dobra, książka dostarczała emocji, ale w filmie te emocje były takie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wielkie. W pewnym momencie wystrzeliły nam normalnie w twarz, w uszy za sprawą Drzewa Wisielców. Pieśni, która wryła się w moje serce, wryła się w moją duszę. Pieśni, której mogę słuchać 24 na w kółko, w kółko, w kółko i coś czuję, że nigdy mi się nie znudzi. Otóż czytając książkę byłam ciekawa, w jaką melodię ubiorą słowa tej piosenki, tej pieśni. I szczerze powiedziawszy, to przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Nie spodziewałam się czegoś tak cudownego. Co więcej, nie wiem, czy przypadkiem nie będę bluźnić, ale to filmowe Drzewo Wisielców wywołało we mnie większe emocje niż to książkowe. To był właśnie ten moment, w którym odebrało mi mowę, w którym się wzruszyłam, w którym chyba nawet się popłakałam, bo to było piękne. Najpierw usłyszeliśmy głos Katniss Everdeen, takiej zwykłej dziewczyny, a nie jakiejś tam operowej diwy. W pewnym momencie dołączyła do tego muzyka, a to wszystko przerodziło się w chór. Naprawdę niesamowity chór głosów osób, powstańców występujących przeciwko Kapitolowi, którzy zrobili to, co zrobili, nad czym nie będą się rozwodzić, żeby za bardzo Wam nie spoilerować, ponieważ to są tak zwane sceny dodane do filmu, których nie było w książce, więc to było coś po prostu nieziemskiego, coś wspaniałego, coś, przez co po prostu chyba zaczynam powoli tracić wątek, bo ta pieśń była cudowna. To był najpiękniejszy moment w całym tym filmie, także skupiając się na kosogłosie, jeżeli chodzi o ten film. Tym, co podobało mi się jeszcze bardzo, to to, że twórcy filmowi trochę dali nam takie szersze spojrzenie na całą tę rewolucję, ponieważ w książce wszystko opisywane jest z perspektywy Katniss. Ona jest naszą główną narratorką. A co za tym idzie, jeżeli ona czegoś nie widziała, nie mogła w czymś uczestniczyć, to my też tego absolutnie nie widzieliśmy, nie mogliśmy w tym uczestniczyć. Także cieszę się, że twórcy filmowi wyszli troszeczkę poza ramy, w których za sprawą narracji zamknęła się Suzanne Collins, że pokazali nam też to, co działo się generalnie w Panem, te nastroje tam panujące w tym państwie, to jak rebelianci, właściwie nie rebelianci, a mieszkańcy dystryktów stawali się rebeliantami, jak wznieśli bunt przeciwko Kapitolowi. Scena w lesie była po prostu niesamowita, chciałam powiedzieć kapitalna, ale byłby Kapitol kapitalna, a Kapitol wcale nie jest kapitalny. W każdym razie podobało mi się też to, że oddano nastroje panujące w Kapitolu, bo pokazywano też prezydenta Snowa i to, jak on reaguje na to, co dzieje się w Panem. Podobało mi się też to, że podczas bombardowania trzynastki skupiono się nie tylko na tym, co działo się u Katniss i u ludzi schowanych w schronie, ale też jak generalnie to bombardowanie trzynastki przetrwała prezydent Coin, jak ona tym zarządzała, jak zachowała zimną krew, bo rzeczywiście była dobrą przywódczynią, do czego tam jeszcze no gdzieś tam nawiążę, bo przywódczynią była dobrą, prawda? Gorzej z jej sumieniem, ale generalnie potrafiła zadbać o bezpieczeństwo swoich ludzi w dystrykcie. To było bardzo, bardzo fajnie pokazane w filmie, więc to mi się podobało i zdaję sobie sprawę, że to odbyło się kosztem czegoś, ponieważ wybierając się na film, byłam święcie przekonana, że skoro książkę dzielą na dwa filmy, to że ten film będzie takim wiernym odwzorowaniem książki, słowo w słowo, wszystko zostanie nam pięknie przeniesione na ekran, co nie nastąpiło i na początku byłam tak, może nie byłam rozgoryczona, ale tak patrzyłam na to i myślałam, serio? Mieliście tyle czasu? Dlaczego nie przenieśliście wszystkiego tak wiernie na duży ekran? Ale z drugiej strony pomyślałam, no przecież mamy sceny dodane, tak? Mamy tych powstańców, mamy Kapitol i to były bardzo, bardzo fajne sceny. Uważam, że bardzo fajnie dopełniły to, czego w książce mi brakowało, bo w recenzji Kosogłosa mówiłam, że właśnie brakowało mi tego takiego szerszego spojrzenia na rewolucję i właśnie to dali mi twórcy filmowi, więc to jest jak najbardziej na plus. Poza tym też no, nie było sensu rozwodzić się nad niektórymi rzeczami, które w książce tak dokładnie opisała Suzanne Collins. Na przykład na początku tak myślałam, że w filmie zostanie bardziej pokazany dystrykt 13, bo Suzanne Collins opisała go bardzo dokładnie. Opisała zwyczaje panujące w tym dystrykcie, taki on jest zmilitaryzowany, ordnung muss sein, porządek, dyscyplina to podstawa. I generalnie w filmie nie trzeba było za bardzo tego rozbudowywać, ponieważ wszystko pokazywał nam obraz. Widzimy obraz, wszystko jasne, takie ponure te wnętrza, prawda? Takie zmilitaryzowane, te mundury, ludzie w pewnych momentach skandujący hura, 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 no widać, że byli trzymani przez prezydent Coin tak dosyć krótko, więc to było naprawdę bardzo
bardzo fajne w filmie i kompletnie no, nie trzeba było tego rozbudowywać. Nie trzeba było rozbudowywać wszystkiego, co było przedstawione w książce, więc uważam, że to, co zostało przeniesione na duży ekran i o co wzbogacono Kosogłosa, to było naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne. I tu zmierzam do jeszcze jednej rzeczy, która mi się podobała, a mianowicie to, że twórcy filmowi zastąpili ekipę przygotowawczą, która towarzyszyła Katniss z postacią Effie Trinket, której, jak doskonale wiecie, zabrakło mi w książce. Brakowało mi Effie, bo bardzo ją polubiłam, więc cieszę się, że pojawiła się w Kosogłosie. Że można było zobaczyć taką, wiecie, bez makijażu w tych wszystkich szarościach, ale szarościach utrzymanych w stylu Effie. Taki trochę kapitoliński szyk został zadany, bo ona jakoś tak trochę inaczej się ubierała, miała swój styl i to mi się bardzo, bardzo podobało, że ją zobaczyliśmy, bo co prawda to były takie epizody, ale one dodawały temu filmowi takich smaczków moim zdaniem i Effie jest generalnie taką fajną, pozytywną osobką, tryskającą pozytywną energią nawet pomimo tej sytuacji, w której się znalazła, więc to było bardzo, ale to bardzo na plus. Jeżeli chodzi o obsadę, jak już mówiłam, ona była po prostu gwiazdorska, albo tak mi się wydaje, że o niej wspominałam, bo już nie pamiętam. Tak wiecie, po prostu pędzę pod wpływem tych emocji, że już nie garniam tego, o czym mówię. Uważam, że Julianne Moore naprawdę świetnie wykreowała postać prezydent Coin, że zrobiła to mistrzowsko. Co więcej, można nawet poczuć do niej sympatię, bo rzeczywiście prezydent Coin dopiero z czasem pokazuje te swoje pazury, ona robi to stopniowo i w filmie były takie momenty, momenciki, które pokazywały jej wyrachowanie. To było chyba do wychwycenia dla osób, które czytały książkę i to było mistrzostwo świata. Kolejna sprawa to Plutarch w roli głównej, czy w roli Plutarcha, Philip Seymour Hoffman, którego z wiadomych względów przykro się na te sceny patrzyło i to też będzie takie strasznie pewnie brzydkie, co powiem, ale cieszę się, że udało mi się skończyć pracę na planie Igrzysk Śmierci, bo nie wyobrażam sobie nikogo innego w tej roli, także bardzo przykro, że ten aktor skończył tak jak skończył, że już go z nami nie ma. Jeżeli chodzi o innych aktorów, no wszyscy mi się podobali, naprawdę wszyscy, łącznie z tymi wszystkimi kamerzystami, którzy towarzyszyli Katniss i tu chyba tak wybijała się bardzo Natalie Dormer, która grała Cressidę. Wybijała się swoją grą aktorską, ale też charakteryzacją. Charakteryzacja w tym filmie też była naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra, tak samo jak kostiumy. Co prawda kostiumografowie nie mieli za bardzo czym się wykazać, tak, ponieważ Kapitolu za bardzo nie widzieliśmy, a tam wiadomo tak szalano, jeżeli chodzi o modę. A Dystrykt 13, no to wiadomo, strefa zmilitaryzowana, raz jeszcze powtarzam, mundury te sprawy, ale myślę, że bardzo fajnie to zostało oddane, że kostiumografowie wykonali bardzo dobrze swoją pracę, zwłaszcza tworząc kostium tego walczącego Kosogłosa, który był po prostu kapitalny. Kolejne mistrzostwo świata w tym filmie. Także jestem pod ogromnym wrażeniem tego filmu. Przemowa prezydenta Snowa wywoływała dreszcze na ciele. Te propagity Plutarcha, one po prostu też wgniatały w ziemię i to totalnie, zwłaszcza ta propagita, ta słynna propagita, która pokazała się picie tuż przed tym, jak ostrzegł 13 przed bombardowaniem. Byłam ciekawa, jak to zostanie przeniesione na duży ekran i też przyszło moje najśmielsze oczekiwania. Świetnie połączyli to z Drzewem Wisielców, po prostu pokłony, 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 kolejne mistrzostwo świata. A ostatnim mistrzostwem świata była oczywiście ta końcowa scena, gdy Peter rzucił się na Katniss. To było tak zagrane, że byłam święcie przekonana, że Jennifer Lawrence zaraz nam wykituje na tym dużym ekranie, więc to było też po prostu genialne. Tak jak ta końcowa przemowa prezydent Coin poprzetykana tymi scenami, gdy Pita walczył sam ze sobą, szamotał się na tym łóżku i Katniss mu się przypatrywała, przyglądała. To było coś, przez co zaraz być może się rozpłaczę, więc muszę te swoje emocje gdzieś na wodzy przytrzymać, bo to było mocne, naprawdę mocne. W tej części nie było tyle akcji, ile pewnie różne osoby się spodziewały, ale było dużo emocji, było bardzo dużo emocji. Cisza przed burzą, totalna cisza przed burzą, burzą, która rozpęta nam się w kolejnej części Kosogłosa, którego po prostu nie mogę się doczekać, więc to by było na tyle, albo okej, prawie na tyle, bo tutaj nie wiem, czy widzicie, ale Bonik ma dla Was pewną niespodziankę i tą niespodzianką są dwa egzemplarze Kosogłosa w filmowej okładce Kosogłosa autorstwa Susan Collins. Są to książki ufundowane oczywiście przez księgarnię internetową bonito.pl. Co zrobić, aby je zdobyć? Trzeba odpowiedzieć na pytanie, szalenie trudne pytanie, no wiecie, coś w stylu oko za oko, ząb za ząb, ponieważ Wy mnie strasznie długo męczyliście, prosiliście, Anita, która część Igrzysk Śmierci jest
swoją ulubioną, masz wybrać tylko jedną. Więc kurczę, no tak myślałam, najpierw stawiałam na jedną, na drugą, koniec końców postawiłam na Kosogłosa, który raz jeszcze to powtarzam, rozpiernicza system, ale to była bardzo trudna decyzja, naprawdę miałam rozdarte serducho, nie wiedziałam, którą część wybrać. Więc teraz wy staniecie przed tym zadaniem, która część Igrzysk Śmierci podoba wam się najbardziej i dlaczego. Do wyboru macie Igrzyska Śmierci w Pierścieniu Ognia oraz Kosogłosa. Oczywiście musicie wybrać tylko jedną książkę, nie ma czegoś takiego, że piszecie, że wszystkie trzy są super fajne. Nie, wybieracie tylko jedną książkę, argumentujecie to. Za tydzień wybiorę dwie odpowiedzi, takie najbardziej kreatywne, które najbardziej mi się spodobają. Do tych osób właśnie powędruje Kosogłos w filmowej okładce. Kosogłos, który rozpiernicza system. Raz jeszcze muszę to powiedzieć, także uwielbiam książkę, uwielbiam film i jeżeli miałabym wybrać książkę czy film, myślę, że tu nie można wybrać jednego, ponieważ książka świetnie dopełnia film, film świetnie dopełnia książkę. To tworzy taką naprawdę bardzo fajną całość. Podobało mi się, naprawdę mi się podobało. Nie mogę doczekać się kolejnej części Kosogłosa, tego finału, który doskonale wiecie, co tam się wydarzy, więc żeby już po prostu nie gadać w kółko tego samego, będę kończyć. Bardzo dziękuję za obejrzenie mojego dzisiejszego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!